No, siemano, siemano, wstałem. Witam Was z mojego niemieckiego mieszkania. Ściany na biało, wszystko jest ok. Zjadłem już śniadanie, wypiłem jedną kawę, zdążyłem odkurzyć, zdążyłem umyć podłogi. Robię drugą kawę, ubieram się, prysznica biorę i jadę oglądać do komisu niemieckiego w Berlinie. Tutaj jednego czy dwóch, nie wiem, trzy adresy mam. No to na trzy adresy bym chciał pojechać. Tutaj, jak widzicie, mam zestaw do nauki niemieckiego. Trochę wody na drugą kawę jest, no to i dobrze. O, podłogi umyte. Kurde, mały trening trzeba będzie zrobić na równoważni trochę. No, trzeba się ładnie, dostojnie ubrać. Czy dzisiaj kupię ten motocykl? No i w Berlinie wyszło słońce, no piękna pogoda na dzień wolny. A pierdziele, właśnie stoję i się opalam. Rano wstanę, no to sięgam po moją poranną kawę. Robię teraz sobie trzecią przed wyjściem. No tutaj jest ten mój cały przybornik nauki do niemieckiego do wieczora. A co wczoraj robiłem? No wczoraj, jak przyszedłem z pracy. Ups, a ja goły nagrywam. Dobra, ubieram tylko buty i lecę. No, a wczoraj co robiłem? Wczoraj jak przyjechałem z pracy, no to pierwsze co, no to wiadomo, wstawiłem sobie kaszankę na grilla, wstawiłem, mam tutaj grilla, do tego można powiedzieć taka surówka z kapusty z dużą witaminy C. No i co, no z dwie herbaty, kompot ugotowałem, o tutaj nawet jeszcze resztki tego kompotu są. Potrenowałem trochę, no przed spaniem jeszcze w czołgi pograłem chwilę. No nauka niemieckiego. Dobra, ubieram ci rzemki. O, majne. No, tak jak wszędzie w Europie, jesień, liście spadają, kurde, od nowa i czekamy na wiosnę. Idę szukać samochodu. Znaczy nie, no wiem gdzie jest. Niedaleko. Niedaleko. Ciężko tutaj jest z parkingiem, muszę wam powiedzieć. Po prostu jak się wcześniej przyjedzie, to jeszcze się znajdzie, ale jak późno, jest bardzo ciężko. Zwłaszcza na tym osiedlu, a już nie mówię w centrum. W centrum to już w ogóle tragedia, nie wiem. By trzeba było pracować do 13. Już jestem przy samochodzie. To teraz się dostać do niego. Jak jest ruch, to ciężko, powiem. No siema, no jestem. No wsiadłem w końcu do samochodu, udało się. Wbiłem sobie w nawigację pierwszy komis, taki, który najbardziej by mnie interesował. No i jedziemy. Muszę nawrotkę zrobić, ale tu będzie bardzo ciężko, żeby zrobić nawrotkę, ale to nic. Mam to opanowane. Wiem gdzie wjechać, żeby po prostu wyjechać stąd. Dobra, lecimy. Minut jazdy, jakieś 3 kilometry. Muszę wam powiedzieć, że już zbliżam się, zaraz będę w lewo wkręcił. No ciężko, ciężko tu się jeździ. Ale blisko już mam komis. Można powiedzieć, że dojechałem. Gdzie ja się znajduję? Coś tu jest. Kurde, tylko nie można tu nigdzie stawać. Mały komisik. Trzeba będzie poszukać drugiego. Coś takie małe, nie wiem czy to jest w ogóle otwarte. Powiem wam, że tutaj raczej to jest nowe motocykle Yamaha generalnie. Wszedłem tam, nikogo nie było. Można wynosić stąd motocykle po prostu. Jadę dalej. No niestety. To nie jest komis z starociami, tylko nowe motocykle. O kurde! Simpson poszedł. Teraz pewno wygonimy na koniec miasta. Zupełnie gdzie indziej. Dobra, mała przerwa i jadę dalej. Znalazłem, ale mam 25 km, 33 minuty. Jest 12 prawie.
No jadę, bo nic więcej to tutaj nie znajdę w centrum Berlina. To jest poza Berlinem kawałek. Auf dieser Route werden Baustellen auf Bundesautobahn. No już roboty, już. Wszędzie roboty tutaj są. Ja. Oby to się opłaciło, jadę aż do Trepo. Ale z drugiej strony jesień no jest też przepiękna, a zwłaszcza jesienne enduro. Daleko, daleko jest ten Gomis. Jak tam nic nie będzie, wiecie, no nie wiem, w ten sposób, że nie będzie w ogóle nawet co oglądać, no to chyba pojadę do salonu Husqvarny i KTM-a, no. Żeby po prostu coś zobaczyć, tak? Może mają też używane w Husqvarnie, w KTM-ie. No zobaczymy, może klienci tam, jak kupują nowe, może w rozliczeniu zostawiają. Widać te kontrasty właśnie, jak już liście żółkną, tam w oddali iglaki zielone, tu liściaste już żółci dostają. Nie no, ładnie to wygląda, fajnie. Jak już wszystko opadnie, to będzie brzydko. Kurde, nie wierzę, objechałem 15 km, żeby znowu wjechać do Berlina, nie? Z drugiej strony. To jest niesamowite, po prostu. Na Aldim, no dojechałem do tego komisu. Dobra, która jest godzina? Jest tam po 12. Sobie załatwiam teraz w tej chwili miejsce darmowe, parkingowe. No jest 9 po, dobrze. Dobrze. Bez tego mandat. Nie wiem, było 19 euro, a teraz nie wiem, chyba podwyższyli. Dobrze, jestem, ale wiecie co? Powiem wam. Ciekawostka. Tutaj zauważyłem, że jest salon Wespy. Wespa Konik. Kurde. Wespa robi supermoto. Pierwsze, kurde, 3800 minus 10%. 3800 to jest pojemność? Nie wiem. Kurczę, myślę, że minimum to jest 125 aprilka. To są aprilie. Aprilie. A Wespa to skuterki. 3800, szybko liczę, prawie czwórka, razy 4, 15 koła. Kurde. Supermoto. Ktoś chyba przyjechał do mnie taką aprilą. Nieźle. A tam macie te. Wespa, skutery. No słuchajcie, tutaj pan w salonie pozwolił mi kręcić Moto Guzzi. Kurde, powiem wam, no maszyna na potwór po prostu. To są nowe motocykle, wszystko. 15,000 euro. Tutaj też Moto Guzzi. Powiem wam, nie znam tej marki w ogóle. U nas w ogóle nie jest popularna Moto Guzzi. Nie wiem, do czego przyrównać. Wał Cardana tutaj widzę jest. Wał Cardana. I to samo. Tutaj kurczę, Adventure duży. O wydech, powiem wam, nawet zgrabny jak na te normy spalin. No tutaj jest dosyć duża pucha. No tutaj
ściąga się te gumki i można walić w teren. Fajnie, sympatyczny pan, że pozwolił. Moto Guzzi. Eszwałka, Moto Guzzi. Wszystko Moto Guzzi. No, już tutaj ten miejski o 8200. Szybko liczę, 8 razy 4, 32, 34 tysiące. No i też są tutaj przeceny. Ten jest ciekawy. Ciekawe, jak to chodzi w ogóle. Wszystko tutaj nówką pachnie. No i tutaj, kurde, powiem wam, że bogata marka. Bogata marka. A zaraz przejdziemy do Aprili, to jest do 25. A no już ten to ma już taki wydech, powiem wam, już taki pod klasyka zrobiony. Ten na dubeltowym jest. Chyba wszystkie tam są na dubeltowym. Nie, ten jest na dubeltowym wydechu. Ten. 3000 euro. 3000, 3 razy 4. Nie, no niemożliwe. 3000 euro? Nie wierzę. Muszę się zapytać, czy to jest jakiś błąd? Chyba, że tutaj jest, wiecie, już rozpiska na raty może. Nie wiem. Powiem wam, na ciekawy. W ogóle tutaj, jak tutaj ten przód silnika, jak to wszystko wygląda. Tu w macie, tu w połysku. Czerwień w macie. Nie, no nie wiem, muszę się zapytać. Zlejtał z numeru. No, tu też pod klasyka zrobiony jest, ta owiewka. A zegary, no nie, zobaczę, wszystko elektronika. No i jest Aprila, nie wiem, czy to będzie 700, czy będzie to 1000. I taki 15 tysięcy. Tu jest chyba nawet rata tam wyliczona, 229 euro. Jak obstawiacie, co to może być, 1000 czy 700? Mi się wydaje, że chyba 700. No i tutaj dalej Aprilka. Aprilka 6000, nie wiem, 3000, coś mi tam nie pasuje. No takimi 125 do mnie widzowie przyjeżdżali, także miałem okazję nawet przejechać się, ale pewno rocznikiem starsze. Nie wiem, na czym polega różnica. Tutaj jest kanapy, czyli ten bardziej sportowe chyba będą. Tutaj te wydechy dubeltowe. Którego ja bym wybrał? Ja bym wybrał tego. 12 tysięcy, 12 tysięcy. Pięćdziesiąt koła trzeba wydać. Ale ja wrócę wam do tego z tej ceny, ale... A! No, to już te wydechy są ciekawe. Quickshiftery wszędzie. W sumie motocykle bezobsługowe. Wał kardana.
Dobra, jeszcze tutaj. Ojej, jaki duży adventure. Tuarek. Tuarek. Ten 10 tysięcy, no 40 parę tysięcy. Też jest przecena. Ale ten to już ma, ale skok zawieszenia niesamowity. Aprilka. Myślę, że to będzie chyba 1200. Albo lepiej. Aprila Tuarek. No i Aprila Supermoto, kto wie, czy czasami, kurde, nie dogadam się tutaj na taki motocykl też, kurde. Ja wiem, że to mocy tam nie będzie miało za dużej, ale no, tymi wydechami, no to trochę, no niestety, ta emisja spalin i te normy, no to psują to trochę. Ale ten to jest już duży adventure. Aprila włoska. Moto Guzzi, ale ten Moto Guzzi to nie jest u nas w ogóle popularne. W ogóle ja nie widzę tego u nas. O, to są te same, tylko że kolorystyka tu jest trochę inna. Ale niebieski z czerwonym, z białym i to wszystko tutaj widzę, to ten biały to perła, wszędzie perła. No super, no kurde, jestem bardzo zadowolony, że mogłem zobaczyć ten salon w całości. Pięknie. No słuchajcie, no to nie, jeszcze muszę tego zobaczyć. Kurde, ciągnie do 1000. Ciągnie do 1000. A nie, to będzie 700. Myślę, że to 100% 700. Czemu tu nigdzie nie pisze? Także dziękuję koledze sprzedawcy tutaj, że pozwolił. No taka ciekawostka po prostu. Długi będzie ten rok. Dobra. Idę teraz do używek, mała przerwa. No słuchajcie, tam jednak wyszedł po prostu druga strona, nie? Cena to nie było 3000 euro. 3800, no to jest 125 jako nowa. No to idę do używanych teraz. Tutaj macie Piaggio, Vespa, Aprila, Moto Guzzi, Vespa Kunik, showroom, serwis od razu też macie na miejscu. Schwalbe. Albę. Kurde, ja tu muszę shortsa nagrać. Muszę shortsa nagrać. O ja nie. Nie no, jest tego. Tutaj parę ciekawostek jeszcze. Czy 600 euro? Schwalbe. Schwalbe. Same Schwalbe. Czyli to można wypożyczyć sobie. 9 euro za jeden dzień wypożyczenia. No powiem wam, warto było pojechać tyle kilometrów. Teraz idę do używek. Muszę przejść kawał drogi, dlatego że nie było tam miejsca parkingowego dla mnie. Mam nadzieję, że też się zgodzą, żeby nagrywać. No, kawałek muszę przejść.
Nic tu nie jest łatwo. No i powiem, że ten niemiecki, no dobrze, no dogadałem się z gościem. Muszę wam powiedzieć, że Niemcy bardzo przyjaźni są. Trzeba po prostu mówić. Nawet jak się błędy popełnia, no to oni to tolerują. To nie ma problemu. Trzeba się po prostu otworzyć. Muss spreche Deutsch. O, już dochodzę. Wicken Mobil Berlin. No powiem wam tak, no tutaj pogadałem sobie z panem, bardzo sympatyczny pan, no nie pozwolił nagrywać. Tutaj mają BMW i Harley Davidson. No też fajne maszyny, zwłaszcza ten Harley. BMW tak mnie nie urzeka. Porozmawiałem z nim o motocyklach, było miło, sympatycznie, ale niestety nic nie mogłem nagrać. Tutaj po prostu jestem bardzo zadowolony, że mi pozwolono. Nie szlafen. Są tak no. Rękę. Czyli no też się zapytałem po prostu, czy są tutaj jakieś salony, no komisy ze starymi motocyklami. No mi powiedział, że nie ma. No same nowe tutaj wokół są. Powiem wam, że no nie będę już szukał takiego komisu. Tutaj pewnie wolą samochodami handlować niż motocyklami. Nie wiem. Pewnie po prostu nie miało to prawo bytu tutaj. Ale ja sobie coś tutaj kupię i tak. Wiecie co? Powiem wam, że tutaj wokół Berlina jest dużo ogłoszeń. Sprzedam od osób prywatnych. I to też blisko mnie i ja po prostu coś takiego po prostu zrobię, że umówię się z gościem, na tyle znam niemiecki, że komunikatywnie, że się dogaduję i nie będzie źle. Akurat mam zielone. O, już mam czerwone. Już mam czerwone, ale idę. Także cieszę się, że mogłem tutaj nagrać Moto Guzzi Aprile i to jest bardzo zadowalające, to mnie bardzo cieszy. Tutaj ludzie się na mnie patrzą, że gadam do kamery. No dobra, teraz szukać samochodu. Nie no, to już to kończę ten odcinek dzisiaj. Ja i tak jestem zadowolony, nie wiem czy to się wam spodoba, ale no Aprilia Moto Guzzi. Dobry motocykl. Z tą ceną też się nabrałem, ale pani mi wyjaśniła, że mam obrócić kartkę na drugą stronę. To po prostu był system ratalny, że 3000 trzeba płacić, a potem już jest to rozłożone na raty, czyli tak jak gdyby dwusystemowo to jest tutaj rozłożone. Dobra, no to co, trzymajcie się. Dzięki, że wbiliście na odcinek. Hejos, nara.